Mariusz Pójsza, zapraszam na program Kuby Wojewódzkiego. A coś więcej? Coś więcej? Dobry wieczór, zapraszam Państwa serdecznie na wieczór Kuby Wojewódzkiego. Idę. Idę! Kocham tę robotę w telewizji. Człowiek sobie leży, nic nie robi, publiczność klaszcze, kapela gra. Jeszcze się nauczę gadać bez sensu i mogę zostać prezesem telewizji. Moi drodzy, dzisiaj nie będzie talk show. Dzisiaj będzie reality show. Jestem, jaki jestem, należąco. Jeśli chcesz zobaczyć, jestem, jaki jestem, na stojąco, wyślij SMS-a. Jeżeli chcesz zobaczyć, jestem, jaki jestem, w duecie, wyślij dwa SMS-y. Słuchajcie, tak naprawdę nieprzypadkowo znalazłem się w moim ulubionym miejscu, bo podobno w tym programie o czymkolwiek nie zaczynamy rozmawiać, zawsze kończymy na seksie. Więc pomyślałem sobie, że od razu zajmę pozycję strategiczną i wyjściową, bo za chwilę pojawi się tutaj osoba, o której profesor Bralczyk powiedziałby nieźle wypasiona foczka. Sytuacja będzie łóżkowa i gorąca, więc dlatego zająłem moje ulubione miejsce. Podobno Marilyn Monroe chciała mieć jeden krótki napis na swoim nagrobku. Napis miał brzmieć, tu leży Marilyn Monroe, 95, 57, 90. Oczywiście z przodu 602, prawda? To dla inteligentnych. To były wymiary. No, dla inteligentnych, bardzo dobrze. I tak sobie pomyślałem, że za chwilę na tej kanapie będę mógł flamastrem z tyłu napisać, tu siedziała nieźle wypasiona foczka, 95, 50, 90. No albo tak mniej więcej. Spróbujemy to kolegialnie wymierzyć. Słuchajcie, to będzie przykład modelowej kariery modelki. Mam nadzieję, że będzie gorąco. Powitajcie ją bardzo serdecznie. Agnieszka Maciąg, zapraszam serdecznie. Cześć. Coś, zobacz. Cicho. Zobacz, Elko, weszła, coś mi wypadło od razu tutaj. Straszne, a co z tymi wymiarami ci nie poszło najlepiej? Rozrusznik mi wypadł. Agnieszka Maciąg, wolisz z tej strony? Wolę z tej strony. Dziękuję bardzo, że ze względu bardzo na mnie stronę zmieniłeś. Nie. Chciałem tak zrobić, że będziemy losowali miejsca, tak jak na meczu piłkarskim, a potem byśmy się wymienili koszulkami. No ale... Jestem przygotowana. No, słuchaj, z wymiarami coś pomyliłem? Z przodu co? 601? Właśnie. Nie, ale co, o ile się pomyliłem? Powiedziałem 95... 57, 90, bo to jest Marilyn Monroe. Ale ona miała 1,50 m. Aha, czyli jak jest ciaśniej, to jest szerzej. Pewnie właśnie. Rzeczywiście, zobacz na kruszynę. Ale kruszyna wygląda świetnie, naprawdę słuszna, absolutnie budowa ciała. Ale on nigdzie nie może wyjechać z kraju, bo na lotnisku te bramki są takie, że on przejść nie może. I ostatnio go przez cargo wysyłaliśmy. Naprawdę. No ale nie o kruszynie mieliśmy gadać, w końcu on tu pracuje i nieźle zarabia. Agnieszka, z Marilyn Monroe to jeszcze była taka historia, że kiedyś zapytano ją w wywiadzie, jak to jest być kobietą, z którą chciałoby się przespać 2 miliardy ludzi. No bo to ona była gwiazdą, powiedzmy, o zasięgu globalnym. Jak to jest być Agnieszką Macią, z którą podejrzewam, no 7, może 7,5 miliona mężczyzn w tym kraju chciałby pójść do łóżka? Boże kochany, nie myślałam nigdy sobie w tych kategoriach. Jestem raczej, wiesz, taką panią, która wychowuje dziecko, gotuje obiady i nie mam o sobie takiego mniemania. No dobra, to 5 milionów ludzi. Mężczyzn. No przecież to jest niezwykła świadomość niezwykłej władzy. Nigdy nie myślałaś o tym w ten sposób? Nie, nie myślałam sobie w ten sposób. Boże, to byłoby strasznie trudne i gdzieś tam zobowiązujące. No to musiał być paru facetów dziennie. No wiesz, ale pewne są jakby oczekiwania bardzo wysokie i zaspokajanie tych oczekiwań, spełnianie ich gdzieś tam. Nie mówię tutaj o łóżku, tylko o tym, żeby zawsze być, wiesz, takim chodzącym symbolem seksu. To byłoby strasznie męczące. Nie, nie mam. Agnieszko, skąd ten stereotyp, że modelki są głupie? Skąd ten stereotyp? Bo ja ci powiem swoją wersję. No słucham cię. Ja miałem kiedyś dziewczynę, która pracowała jako modelka. Ja z nią byłem parę razy na castingach. Wiesz, o czym one gadają? Wiem. Siedzą 3 dziewczyny, tak, na pampersach byłaś, nie, jadę na podkłady, a na podkładach ty byłaś, nie, na szampony teraz lecę, a to potem na smalec będę jechała i potem znowu ten łupiesz. Casting, casting, casting. A wiesz, czym rozmawiają faceci modele? To jest dopiero masakra, naprawdę. O czym? Kremy przeciwzmarszczkowe, solarium, siłownia, to są jedyne tematy.
Jeszcze ewentualnie Utopia albo jakiś inny klub i laski. Także to jest jeszcze gorzej. Skąd stereotyp? Trudno im powiedzieć skąd stereotyp. Chyba tak ludzie sobie jakoś to tłumaczą, że musi być w naturze jakaś sprawiedliwość i jeżeli jest uroda, to już nie ma inteligencji. W kolejce po mądrość dostaje się albo mądrość, albo urodę. Skąd taki stereotyp? Wiesz, trudno im powiedzieć. Trudno im powiedzieć skąd taki stereotyp. No dobrze, Marilyn Monroe słynna, wiesz, trudno jest powiedzieć, że była słodką idiotką w życiu prywatnym. Ale tak ugrała. Być może również mężczyźni chcą postrzegać piękne kobiety jako kobiety, które są łatwe do zdobycia. Inteligencja jest chyba czasami zbyt ciężkim wyzwaniem dla faceta. Mhm. Facet lubi czuć się mądrzejszy niż kobieta. Mhm. Dzięki. Całkiem niedawno jakaś kobieta powiedziała, że na przykład stringi. Popularne, wiecie co to są stringi, prawda? Nie chodzi mi nie chodzi mi o struny. Ja nie wiem co to są. Był taki zespół String Connection kiedyś się nazywał. Już oni... Jakaś kobieta powiedziała, że stringi to jest tajna broń kobiet XXI wieku. Brigitte Bardot kiedyś powiedziała... Co to są stringi? Co to są stringi? Nie wiesz co to są stringi? No właśnie powiedz mi Kuba, co to są stringi? To państwo nie wiedzą, zobacz, co są dziwieni. Nie wiesz? Poproszę modelkę, ja ci zademonstruję. Jest modelka tam? Pani Beata, przynieście panią Beatę. Proszę bardzo. Danielu, bardzo proszę. Jakaś kobieta powiedziała całkiem niedawno, że... Nie, to Brigitte Bardot powiedziała, że prawdziwą kobietę postaw panią Beatę. No i uważaj z tymi rękami. To jest raczej Angela. To jest Beata. Okay. Że tak naprawdę prawdziwą kobietę poznaje się po tym, jaką nosi bieliznę i jak tę bieliznę zdejmuje. Czyli same prowokujecie tego typu skojarzenia. Pytasz mnie, co to są stringi. Ja całkiem przypadkowo, na przykład mam Kuba. taki model, to jest mój fabryczny, ja nie wiem, czy widać. Ja bym ci chętnie je dał, ale wiesz co, przed programem przymierzał je Adamu, tylko moja twarz była wtedy taka dziwna, ale jakoś tak. Zdeformowała się. I wtedy wyglądałem jak ten, co czyta pogodę w TVN-ie. Agnieszka, to będzie słabo widać, wiesz, ale całkiem przypadkowo mi tutaj siostra tak, pożyczyła, o właśnie, no, stringi. Bo ja cię chcę zapytać o jedną prostą rzecz. Po co wy kobiety to robicie? Poczekaj, pani Beato, pani się nie rusza. A dlaczego ty uważasz, że ja noszę stringi? W ogóle cały czas mnie ciągle mnie sprowadzasz do poziomu stereotypu i to mnie denerwuje strasznie. Ale poczekaj, właśnie chcę walczyć, no zobacz, no. Ubrana kobieta. Ubrana kobieta. Czy kobieta... ty widziałaś kiedyś mężczyznę, żeby był ubrany w sznurówkę? Owszem, ja mogę się ubrać w sznurówkę, nawet z sznurówki mogę sobie zrobić jesionkę, ale ja jestem typem nietypowym. Agnieszka, to powoduje, że sprowadzamy was do... stereotypu. Ale ja nie noszę stringów. Po co wkładać tę sznurówkę? Czekaj, bo ja rozumiem, Kuba, na przykład... Dlaczego wychodzisz z założenia, że ja noszę stringi? A co nosisz? Ja wiem, ja wiem! Ty pewnie jesteś tradycyjna! Tak jest! Agnieszka Maciąg! Tak jest, ja cię widzę, ja już cię widzę. Modelka znana, Agnieszka Maciąg, nosi tak zwane slipogolfy. Ja nie lubię różu przede wszystkim, wiesz? Jeszcze w kwiaty. Maciąg, jak ty mi powiesz, że Wolański cię widzi codziennie... Stój, cholera! Szybkie zmiany pozycji. Zobacz, zobacz, Agnieszka, ręce opadają. Po pierwsze tak, a po drugie... Kilka prostych zabiegów. Bardzo proszę, no właśnie. I będzie z tego naprawdę coś bardzo sexy. Coś sexy, właśnie, bo to ja pożyczyłem od swojej dziewczyny. Tak myślałam. Tylko, że ona to nosi jako długie spodnie. Masz nożyczki? Nie mam nożyczek, ale spróbuj, nie wiesz, takie pret-a-porter zróbmy. No. Czy ja zasłonię, bo ta kobieta bardzo studliwa. Co znaczy pret-a-porter? Zrobione na bieżąco. Na bieżąco. Tak suniesz sobie. No i teraz tak, mógłbyś poczekaj, bo jej przerwę widać tutaj. Proszę, to jest krótka lekcja, jak można zrobić z barchanowych. Czekaj, coś mi spadło, to chyba mi mikrofon. One są troszkę za długie, wiesz, ja nie obcięła, ale myślę, że gdybyśmy nawet je podwinęli... Potrzymasz Beatę, bo ja sobie przypinę mikrofon, dobra? Nie. Ja teraz pracuję. Czy mnie słychać? O, dobrze. Okej. Okay. I co wy na to? Lepiej jest? Jest okej? Okay. Wiesz, że zupełnie inaczej? Wiem, bo tak naprawdę wiesz, w czym kobieta najbardziej seksownie wygląda, moim zdaniem. W czym? Mhm. To ja postawię panią Beatę, dobrze? A, to ci nie powiem. Dobrze. Wiesz co, bo ja tak się patrzę, czy jeszcze mam... Aha, bo jeszcze są... Bo to są podobno bokserki, tak? Zobacz. A co, nie, to bokserki są średnie, jakieś takie błyszczące. Ja sobie wyobrażam...